Cześć kochani, dzień dobry. Ja właśnie wróciłam z Biedronki, mamy godzinkę 10. Kupiłam sobie bułeczki takie z serkiem i morelą, bardzo je lubię, może wiecie, o których mówię. Kupiłam sobie, stwierdziłam, że zrobię sobie do tego kawkę mrożoną, bo mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień i poczyluję sobie tak przed południem przy komputerze, pracując, ogarniając jakieś tam maile, czy planując kolejne nagrania. Żeby taka kawka powstała, potrzebujemy kawy rozpuszczalnej, mleka i cukru i kostek lodu. Do mleka, do miksera wsypujemy 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej i 1 łyżeczkę cukru. Wszystko razem miksujemy. Następnie, słuchajcie, do szklanki wrzucamy kostki lodu, zalewamy to tą miksturą wymiksowaną w blenderze, no i właśnie tak prezentuje się gotowa kawka. Ja uwielbiam taką mrożoną kawę pić właśnie w takie ciepłe dni. Dobra, pracę przy kompie ogarnęłam. W międzyczasie zdążyłam jeszcze zrobić jedzenie i zjeść sobie to jedzenie. Zrobiłam dzisiaj na obiad makaron z takim kurczakiem curry, ze szpinakiem i z suszonymi pomidorami. Bardzo lubię taki makaron z dorszki właśnie w tym wydaniu. A teraz, jak widzicie, przygotowałam się do pielęgnacji, a tak naprawdę do ogólnie prysznicu, do prysznica, ogólnie do umycia całego ciała, bo właśnie wam mówiłam, że pobiegałam, trochę pogotowałam, a jednak jak się stoi przy garach, sprząta się, to jednak człowiek się poci, no trzeba to przyznać. Więc lecę się teraz umyć. Odpisywałam wam teraz na DM-y na Insta i pojawiło się jedno pytanie o to, czy mogłabym pokazać, czego używam pod prysznicem. Płyn do ciała, żel pod prysznic, może jakiś peeling, może jakiś balsam. Także pokazuję to właśnie na story, ale wam tutaj też na vlogu pokażę, bo story znika po 4 godzinach, ktoś może nie zobaczyć, a na vlogu będzie już na zawsze. Także słuchajcie, na start oczywiście żel pod prysznic. Używam najczęściej tego z Mercellier, ale ostatnio też zaczęłam używać tego z Kloshi, który widzicie tutaj i również jest bardzo fajny, ale cała seria z Mercellier to chyba tacy moi totalni faworyci. Używałam już wszystkich zapachów i bardzo lubię właśnie tego typu żele pod prysznic. Bardzo często robię też peelingi, nie codziennie, ale co najmniej 4 razy w tygodniu zdarzy mi się zrobić peeling i bardzo polubiłam ostatnio ten z Sorai Plantę. Tutaj akurat konkretnie mam naturalnie złuszczający skrab do ciała, drobinki cukru, wyciąg z owsa, czyli owsiany, świetny. Delikatny, nie podrażnia mi skóry, ale ładnie złuszcza ten naskórek, który należy usunąć. Oprócz tego skóra po tym peelingu pachnie jak po prostu, ja nawet nie wiem co. Ciężko mi ten zapach określić, ale to jest z jednej strony taki cukierkowy, z drugiej strony taki żywy, taki orzeźwiający, no musicie przetestować sami, żeby się przekonać i samemu ocenić ten zapach, ale to nie pachnie jak taki zapach owsiany. To jest przepiękny, taki świeży, kwiatowy, naturalny zapach. Żel do higieny intymnej, w sumie od dawna używam ten z Lactacid. On jest taki świeży, ma taki zapach bardzo orzeźwiający, nie uczula mnie, nic mi po nim nie jest, także nie zmieniam. Zawsze jak mi się skończy, to kupuję ten sam, ma też wygodną pompkę, więc jest oprócz tego, wiecie, higieniczny, najłatwy do nałożenia na skórę. I jeszcze z takich uprzyjemniaczy do kąpieli mam cudowną sól, ma przepiękny zapach. Jest to sól z Bingo Spa. Zapach, który ja mam u siebie, to jest lotos i olej kanabi, czyli konopny. I zapach jest naprawdę no, tak relaksujący, tak przyjemny. Ja sobie lubię zrobić kąpiel, tak wiecie, nie codziennie, ale raz w tygodniu mi się zdarza taka kąpiel z cieplutką wodą, z bąbelkami i tak dalej. No to ta sól mega, mega uprzyjemnia każdą kąpiel. No i po kąpieli, wiadomo, osuszam się ręcznikiem. To chyba norma, nie odkryłam Ameryki. I jeszcze bardzo lubię to masło do ciała. To jest takie masło, taki balsam odżywczy, bardzo bogaty, jeśli chodzi o skład. Marka to Ritual i to jest zapach Indian Rose and Himalaya Honey. Także indiańska róża i miód himalajski. Zapach taki bardzo ładnie perfumowany, nie jest taki jakiś nachalny, ale też pachnie bardzo świeżo, bardzo kobieco, bardzo kobiecy. Ja nawet chciałabym mieć takie perfumy na co dzień po prostu w zapachu o zapachu tego masła.
No musicie się sami przekonać, ja znowu nie potrafię wam określić tego. Wiadomo, że po indyjskiej róży i po himalajskim miodzie nie jesteśmy w stanie za wiele sobie wyobrazić w głowie, nie wąchając tego. Ale zapach jak dla mnie bardzo kobiecy, przepiękny. Skoro mówię, że chciałabym mieć takie perfumy, no to musicie mi uwierzyć, że naprawdę bardzo mi się podoba i jest bardzo ładny. No, także już moją pielęgnację ciała znacie. Ja pod prysznicem też zawsze wykonuję sobie oczyszczanie twarzy, jakieś peelingi buzi, czasami enzymatyczne, czasami nie enzymatyczne, tylko gruboziarniste, drobnoziarniste, to zależy, bo nie można robić codziennie gruboziarnistego, też nie powinno się robić codziennie drobnoziarnistego, ale to też zależy wszystko od cer, niektóre cery lubią częste peelingi, inne rodzaje cer totalnie nie lubią peelingów i zawsze są po nich podrażnione, wrażliwe. No, także ja pod prysznicem też wykonuję, wiadomo, pielęgnację twarzy, no ale to pokazuję wam na okrągło. Na Instagramie, Instagram Klatex, na TikToku bardzo często, także no nie będziemy robić tu przesytu. O pielęgnacji wystarczy, lecę się myć. Właśnie się umyłam, ubrałam już, pomalowałam. Jeśli jesteście zainteresowani tym makijażem, który mam na sobie, to jest na moim kanale Klatex. Tutorial dokładnie tego makijażu. To jest taki mój klasyczny makijaż na lato. W filmie polecam wam mój ulubiony SPF, którego używam pod makijaż. Super mega sposób na takie kreski przydymione przy oczach. I w ogóle polecam wam krem BB i wiele produktów, które na lato są genialne. A w ogóle to dzisiaj jest Dzień Taty i nagrywam tego vloga właśnie w Dniu Taty z okazji, nie z okazji Dnia Taty, ale w Dniu Taty, 23 czerwca. Nagrywam ten film w sumie dużo wcześniej niż on jest opublikowany, bo publikacja jest w niedzielę, nagrywam w sumie we wtorek, więc dziwne, że tak dawno go nagrywam. Dlatego tak się dzieje, ponieważ staram się, żeby każdy vlog wszedł w niedzielę, żeby był to już taki nasz standard na kanale Klatex Vlog. A druga sprawa, muszę oddać aparat do naprawy. Jutro go oddaję, bo zepsuło mi się wejście na kartę. Więc nie wiem, ile to potrwa, więc stwierdziłam, że muszę mieć już materiał nagrany wcześniej. No, dlatego właśnie go nagrywam teraz. Także idę jeszcze sobie umyć zęby. Wiem, że w sumie pomalowałam pomadkę i mogłam to zrobić wcześniej, nie pomyślałam. Ale lecę umyć zęby i jadę do taty. Zawieź mu taki mały gifcik od nas. No i może napić się jakieś kawki, herbatki. Zobaczymy, czy nas ugości. Ja już minął prezent dla taty, czeka już w samochodzie. Pokażę wam w aucie, co mu kupiliśmy. Może część się już domyśla, taka typowo męska rzecz, zdradzę, do samochodu. I mamy dla taty taki zestaw do czyszczenia samochodu w środku, do wnętrza i taki ludzik z zapachem, z wymienionymi kodami, tak? Tak. Coś takiego, także zobaczcie. Myślę, że mu się spodoba. Tak. Tam są mikrofibry, ściereczki do środka, do szyb, pędzelki do kurzu. Takie silikone rzeczy. Zadowolony? Wszystko ci przypadło? Co? Zadowolony? Wszystko ci przypadło do gustu? A co miało nie przypaść? No nie wiem. Nie, no Klaudia, co by to? To dobrze. Tata z prezentem zadowolony, także super. I lecę się teraz pobawić z Barym, bo się za mną mega stęsknił. Tacie się tak spodobał prezent, że mamy zaproszenie gdzie? Na pizzę! Dokładnie, jedziemy na pizzę. Wika już wsiada do samochodziku, zamykam cię tam. Jesteśmy, słuchajcie, na miejscu. Przyjechaliśmy na pizzę do Będzina. Tutaj jest mega dobra, taka typowo włoska. Nie wiem w sumie co wybiorę, ale mam smaczka. Mimo, że jedliśmy ostatnio pizzę, to jakoś tak tu poczułam zapach na parkingu już tej pizzy i mam ochotę. Siedzimy sobie, słuchajcie, mama właśnie na opowiada tutaj. O czym nam opowiadasz? No tak włoskie. O czym opowiadasz? O fartuszkach opowiadam, bo mamy trochę problem, bo... Do salonu. Bo wybieramy fason nowych fartuszków i albo my jesteśmy niemiarowe, albo fartuszki są źle uszyte. Ale raczej fartuszki są źle uszyte. Tak.
I słuchajcie, wczoraj po pizzy wróciliśmy do domu. Mamy już kolejny dzień, jak widzicie, wyglądam ciut inaczej. I właśnie wróciliśmy ze sklepu, byliśmy na zakupach butowych w Fashion House'ie. W sumie drugi vlog pod rząd, że jestem w Fashion House'ie. To się bardzo rzadko zdarza, że jeżdżę na zakupy stacjonarne. Ale kacer po prostu potrzebował konkretnie jakichś jasnych butów. No i pojechaliśmy, bo tam często są ceny outletowe i można kupić coś o wiele taniej niż normalnie w normalnych Caesarach, Nike'ach i tak dalej. Także pokażę Wam, co kupiliśmy. Teraz zorientowałam się, że Kacper wyszedł z domu i ubrał już nowe buty, świeżo po kupieniu, więc tej drugiej pary nie mam. Ale dokupił sobie jeszcze, bo była w super cenie, para takich tubularów z Adidasa. I słuchajcie, cena to jest pierwsza cena pooutletowa, 449 zł. I teraz przecenione na 200, chyba nawet 79 z tego co pamiętam, to jest chyba zła cena na opakowaniu, także 279 zł za takie buty, to uważam jest naprawdę okej. I słuchajcie, mi się na maksa spodobały file beżowe. Ja ostatnio mam bzika na punkcie beżowego koloru, jak zobaczyłam te beżowe file, to się w nich zakochałam. W sumie no nie były jakieś super tanie, bo kosztowały 300 zł, 300 chyba 10 zł z tego co pamiętam dokładnie. No ale tak mi się spodobały, że mówię, no nie, muszę je mieć po prostu, muszę je mieć. Tym bardziej, że bardzo lubię chodzić w filach. Mam białe, mam czarne, bardzo mi w nich wygodnie, więc dokupiłam sobie jeszcze beżowe. Także oto opakowanie z trzeciej pary Kacpra butów. Niestety w środku są puste, ale wyrzucę Wam tutaj zdjęcie, jak wyglądają jego buty, które kupiliśmy. I właśnie głównie pojechał po takie jasne, sportowe i takie udało nam się kupić. Mam nadzieję, że Wam też się podobają, bo mi się bardzo podobają. Kacper też się w nich zakochał. I cena 379 zł, wcześniej 549. I to też jest cena już pooutletowa, czyli wcześniej mogły kosztować o wiele więcej. Także taki mały unboxing zakupów wrzucam Wam na koniec vloga. Teraz już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejny weekend. Także buziaki, pa pa!